pierwsza noc. Musimy trochę umyć samochód, bo jest brudny. Jechał w śniegu, bo w North Dakocie był śnieg już. Więc ja po raz pierwszy ten samochód widział śnieg. Ale mówię, raczej wszystko jest zarąbane. Więc obmyjemy go trochę. A w weekend, ma padać deszcz, więc nic, dużo nie zdziałamy w weekend. Więc obmyjemy go tylko tak tutaj na wlotach. Dużo rzeczy można podobno różnych znaleźć. Nawet czasami ludzie ptaki po prostu znaleźli. Małe, ale potrafią wlecieć, więc szybko myjemy i lecimy do pracy. No i lecimy. Wszystko zmywamy. Całe 2,5 tysiąca mil zmywamy. Zobaczymy wreszcie, jaki naprawdę on ma kolor. Nigdy nie wiedziałem, że nagrywać i operować myjkę będzie tak ciężko. Tutaj krzywo. Dobra jest. Sprzykaliśmy trochę, przynajmniej ten pierwszy, bo... Ej! W domu mam karczer, ale nie chce mi się tego wyciągać. Przynajmniej teraz w tygodniu, więc tutaj za cztery baki się podjechało, się wymyło szybko. Ten pierwszy taki brud zszedł. Będziemy teraz się przejechać, akurat wszystko wyschnie i do garażu i do pracy. Więc mam nadzieję, że wszystko jakoś złożę za dwa dni. I wszystko na YouTube'a. Wsadzę na YouTube'a, więc... Mam nadzieję, że 2-3 dni mi to zajmie. Chcę to zrobić przed weekendem, bo w weekend znowu będę miał nowy materiał z wyścigu, więc jak mi się tego nazbiera, to potem się nie połapę ze wszystkim. Więc będziemy to jakoś próbowali złożyć do kupy, żebyście to jak najszybciej zobaczyli. Iwo, więc deszcz to był samochód magiczny, bił wszystkich. Nieważne, czy ktoś miał 500, 600 czy 700 koni, czy 400. Jeśli ktoś nie miał napędu na wszystkie koła, no to nie mógł się z nim równać. Zobaczymy w niedzielę. Mam nadzieję, że nie będzie padało, ponieważ jadę tym samochodem pierwszy raz, więc wolałbym pojechać na suchym, trochę więcej wczucia nabrać i no, może pewnie tak się wdać w ten samochód troszkę, ponieważ no, nie oszukujmy się, przesiadam się z 450-konnego koło Evo z napędem na 4 koła na 650-konny muscle car z napędem tylko na tył i nawet te opony 315 pomagają, ale no, trzeba się po prostu przyzwyczaić, to nie zajmie mi tydzień ani dwa, więc ja myślę, że te ostatnie 3 wyścigi, które będziemy mieli, będzie może takim dobrym treningiem pod następny sezon. I chyba to będzie na tyle, no, co będę nagrywał. Teraz postaram się nagrać, wziąłem swoje kamery, wziąłem mikrofon, postaram się nagrać kilka przejazdów krótkich. Nie mam dużo czasu, bo już godzina jest 14, za czym dojadę do miejsca, to będzie pół godziny, godzina, to już, a już po 6 godzinie, po 18 już się robi,
szarówka, więc dużo nie będzie widać, więc postaram się nagrać ile potrafię i mam nadzieję, że to będzie jako drugi odcinek, można takie zrobić, może zrobię takie intro do samochodów i... Pierwsze może takie feeling samochodu. Samochód jest, no przejście z IWA, ten samochód jest niewiarygodny jak. No i moc, tork, moment obrotowy w ogóle nie da się tego opisać, po prostu trzeba się takim czymś przejechać. Ja jeździłem, jak mówię, jeździłem Mustangiem, tym nowym 5-litrowym. Iwo 700 koni, moje Iwo 450 koni, różnymi samochodami BMW to 550 8, ale to co robi po prostu ten silnik w tym samochodzie to jest lekka przesada. Biegi, transmisja, ubawiłem się właśnie z tą decyzją, czy 6-biegową manuala, czy 10-biegową tą nową automatyczną, która była zrobiona przez Forda i przez Chevy razem. Więc ta transmisja tak samo jest w Fordzie GT 10-biegowa i tak samo jak w Camaro. Transmisja jest perfekcyjna, po prostu zmienia biegi tak szybko, że próbowałem na początku zmieniać łopatkami. Nie, po prostu nie da się tego porównać. Nie chcę za dużo jeździć, żeby nie zapłacić tutaj mandatów. Wolę więcej nagrać w niedzielę na wyścigach, ale pierwszy feeling samochodu jest po prostu, decyzja była dobra podjęta i pomimo to, że nie jeździłem samochodem w ogóle, oprócz tych kilku kilometrów, o których wspominałem wcześniej, można po prostu brać ciemno w ten samochód. To co jest na papierze wypisane, co potrafi ten samochód, jest nic nie jest po prostu kłamstwem, tam jest i do tego ja tylko przejechałem 70 km, więc jeszcze nie mam, jeżdżę na sport mode, trochę jeździłem na track mode, ale po prostu muszę się z tym pobawić, bo to jest, każdy mod ma jeszcze wejścia do innych ustawień, więc traction control jest, ma chyba 3 ustawienia różne, tak samo jak się jeździ na normalnym, na D, na automatiku, jak się doda, wciśnie się gaz do końca i pójść, od razu się włącza na performance shift mode się włącza, więc przez 10 sekund, jeśli jeździ się szybko, wraca do normalności jako automatik, ale jak się załączy, jeśli załączy kierowca ten mode, to nagle samochód jest centralnie, się zmienia, jest inny, trzyma obroty, zmienia, od razu redukuje na najniższym
bieg, na którym można jechać, więc można powiedzieć, że jest gotowy do wyścigu, tak jak na torze. Co do spalania, już widzę, że to dużo będzie kasy, będzie szło na benzynę, ponieważ miałem pół baku. Wczoraj przejechałem, no nie wiem, 80 km i 1/4 poszła. Więc idziemy natankować teraz, więc będzie interesujące spalanie tego samochodu teraz. Na moment, teraz mamy spalanie 12,8 z mili na galonie. Więc no, jak mówiłem, Iwo mi paliło około 14-15 mil na galonie, więc też nie należało do najoszczędniejszych w paliwie. Nie wiem, jaki tu jest bak paliwa, muszę wyczytać, ponieważ Iwo miałem 14 galonów i to było po prostu masakra, się tankowało, co 200 mil trzeba było tankować. Załączymy teraz właśnie ten mode. Trzeba wcisnąć pedał gazu do końca i puścić. No jest, Performance Shift Active jest. No tak, już było 80 mil na godzinę. 80. Jedziemy teraz 60 mil na godzinę. Performance Shift Active, włączymy 80, 90, 100. Będzie trzeba się pomału, jutro czwartek, trzeba się będzie pomału przygotowywać na wyścigi. A właśnie tutaj od właściciela ostatniego dostałem pasy na wyścigi, to dzisiaj założyłem zobaczyć, jak to się zakłada. Jak wszystko pasuje, więc może nagram też tego krótki filmik